Hejka wszystkim, witajcie w drugiej części filmiku o jajkach niespodziankach. Dla tych, którzy nie pamiętają albo nie oglądali poprzedniego filmiku, mówię szybciutko, co się działo. Więc otwieraliśmy jajka niespodzianki z Ligi Sprawiedliwości. Udało nam się znaleźć 5 figurek, w tym były 2 powtórzenia. Powtórzenia to tutaj oto stojąca z tyłu Wonder Woman, natomiast pozostałe figurki to Flash, Cyborg i Batwoman. Mini Smoczek chciał bardzo Batmana, no ale musi się niestety zadowolić pozostałymi figurkami. Ale ja nie narzekam, one też mi się podobają. Są świetne. A teraz, moi drodzy, będziemy otwierali jajka z trollami. Wow, ja mam nadzieję, że uda nam się znaleźć Poppy. Ja bym chciała bardzo Poppy. A ty, Smoczku, kogo byś chciał? Ja bym chciał Mruka. No to trzymam również kciuki za ciebie, żeby ci się udało. Zrobię tutaj nieco porządku, żeby się zmieściły nasze nowe figurki. O, już jest lepiej. Ta-da-da-da-da, gotowe. Ktoś się wywraca, Cyborg się wywraca. Nie, nie wywracaj się, nie rób tego. I złoczyńcy też się wywracają. Mała zadyma się zrobiła. Ale tylko taka malutka. To nawet nie można nazwać zadymą. Nie? Naprawdę? No dobra, to było po prostu małe potrącenie, wywrócenie i te sprawy, tak? Dokładnie. Otwórzmy te jajka, otwórzmy, otwórzmy, otwórzmy. I ja już chcę zobaczyć, co tam się znajduje. Naprawdę taki niecierpliwy jesteś? Bardzo. I ja chcę jeszcze więcej czekolady. Smoczku, Smoczku, przed chwilą mieliśmy przerwę na czekoladę. Zjadłeś jedno jajko całe sam. Dostałeś ciasteczko i jeszcze chcesz więcej. Zobacz, ile tam jeszcze leży tego. No tak, ale wiesz, ja to wszystko gromadzę na później. A, no chyba, że tak. Okej, dobra, w takim razie otwierajmy szybko te jajka, bo się nie możesz doczekać, prawda? Mamy 5 jajek. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Ułóżmy sobie je może w ten sposób. O! I które jajko byś chciał otworzyć na samym początku? One wyglądają wszystkie praktycznie rzecz biorąc... A nawet nie, nie tak samo. Podobnie wyglądają. O! Są nieco inne jednak. Zobacz, tutaj jest Mruk. Tak, mój ulubiony, to jajko chcę. Okej, no to jajko otworzymy, ale są też jajka z Gwidonem, diamentem. A, to ten, który nie ma spodni? Zgadza się, okej. Więc chciałeś to jajko, tak? Tak jest, otwórzmy je. Tam na pewno będzie Mruk. Nie nastawiaj się, bo będzie tak samo jak z Batmanem. Nie wiadomo, kogo znajdziemy, ale zaraz się przekonamy. Trzymajmy po prostu kciuki, żeby był to Mruk. Jajko, jajko takie, o, czekoladowe na bok damy sobie. Będzie na potem dla Smoczka. I zerkamy do środka. Czyli co, Mruk? Tak, tak? Albo Poppy? No Poppy też może być. Okej, zaraz się przekonamy. Tum, tum, tum. Kogo my tutaj mamy? W ogóle nie jest to ani Mruk, ani Poppy. To jest jakiś troll. Punkowiec, zobacz jaką ma fryzurę. Wow, to tak wyglądają punki? No tak wyglądają, mają wygloną głowę z jednej strony, z drugiej strony, a na środku włosy postawione do góry, czasami nawet fajnie zafarbowane. I bardzo lubią taki specyficzny rodzaj muzyki. Wow, wygląda świetnie, wygląda nieco jak ja. Czy ja też jestem punkiem? Zobacz. No, na to wygląda. Wow, nawet nie wiedziałam, jestem punkiem. To mój pierwszy przyjaciel punk. Cześć, trolu. Widzę, że ci się podoba. To bardzo, bardzo dobrze. Myślałam, że będziesz zawiedziony nieco, że nie jest to Mruk, ale jednak widzę, że nie. Jak zbudować tego trola? Jak on ma w ogóle na imię? Czy ktoś wie, jak on ma na imię? Bo ja nie wiem. Tu jest takie coś. Nie wiem, co to w ogóle jest. To jest jakiś stojak chyba. Część sceny to po prostu jest. Tutaj coś było jeszcze? Nie, to są stare ulotki. Chyba tylko tyle. Jak ja to mam zrobić? To mam jakoś tutaj nałożyć. A w ten sposób się tak rusza. Ło! I teraz tego trolla, ło, trzeba wsadzić. Chyba to był krok pierwszy tak naprawdę. Żeby go przymocować. Tutaj jest taka dziurka. A, jest, stoi, kręci głową, fajne. I teraz jeszcze raz pyk i tada! Mamy go! Zobacz, jak tańczy. Angelika, Angelika! Słucham? Uspokój się. Teraz moja kolej. Smoczku, Smoczku. Tak? Uspokój się. Dobre, dobre. Pewnie, że dobre. A co?
Więc, moi drodzy, to jest nasz troll numer jeden. On chyba musi bardzo uwielbiać jakieś imprezy. Wydaje mi się, że wszystkie trolle są takie imprezowe. Lubią śpiewać, bawić się, tańczyć. Czy coś jeszcze tutaj mamy? O, zobacz, to jest lista wszystkich troli, które można znaleźć w tych jajkach. Kogo my znamy? O, nie tylko trolle tutaj są. Mamy też tutaj tego pana Chmurkę. Jak on się nazywał? Chmurzak chyba. Więc tak, tutaj jest jeszcze troll bez spodenek, nazywa się Gwidun Diament. To jest ten, nasz pankowiec. Kufer. Co on to ma? Jakiś płaszczyk chyba. Chyba tak, jakaś peleryna to jest. Jest też popy na czymś zielonym, może to jest trawa. Tu kolejny troll, taki wysportowany. Nie wiem, jak on się nazywa. Następny, zaraz wysportowany, czy może tańczy? Nie wiem, może jak go znajdziemy, to będę wiedziała lepiej. Później mamy Mruka, również na jakiejś polance sobie stoi. I tu proszę, troll z brodą. Kto by pomyślał, trolle z brodą. Taką rudą. I z kapeluszem kowbojskim. I malina tutaj, to musi być jakiś kowboj. Wow, a ja myślałam, że trolle żyją w lesie. I że tam nie ma żadnych kowbojów. No, też mi się tak wydawało, ale no najwyraźniej jednak niektóre muszą istnieć, prawda? Skoro tutaj takiego można znaleźć w jajku. Więc to odstawimy sobie na bok, będziemy pamiętali. Będzie to nasza taka ulotka informacyjna. Będziemy na nią zerkać, gdy będziemy otwierali kolejnego trolla. Więc, moi drogi, czy będzie teraz jajko numer 1, 2, 3, 4 otwarte? Które? Ale to powiedziałaś śmiesznie, tak jakbyś nie mogła skończyć zdania. Tak jakbym nie chciała i nie mogła. No w gruncie czy masz rację? No tak, to śmiesznie powiedziałam, ale chodziło mi o to, czy otworzymy teraz jajko numer 2, 3, 4... Zaraz. 1, 2, 3... Czy również 4? 3 i 3, 4 śmiesznie to brzmi. Nie dasz rady tego jakoś lepiej powiedzieć? Oj, smoczku, ale się dzisiaj mnie czepiasz. Dobra, jeszcze raz. Smoczku, czy otworzymy sobie jajko numer 1, 2, 3 lub 4? Teraz lepiej? O, teraz lepiej. Teraz jest bardziej zrozumiałe to dla mnie. Dzięki. Okej. Okay. Nie zawsze się każdemu chce mówić bardzo ładnie. No tak, ja wiem, ale wszyscy ciebie oglądają, więc musisz mówić ładnie. O, okej, dobra, okej, niech będzie. W takim razie będę mówiła do ciebie bardzo oficjalnie, zero mowy potocznej. Panie mini smoczku, czy mógłby pan mini smoczek wybrać teraz jajko numer 1, 2, 3 lub też 4? Tak lepiej? A nie, nie, nie przesadzaj. Dobra, możesz mówić sobie potocznie. Okej, okej. Tutaj panuje atmosfera domowa u nas, prawda? No tak, właśnie, dokładnie. Dlatego mówię, no tak, właśnie, dokładnie, nie. Ależ oczywiście u nas panuje atmosfera bardzo oficjalna w tym momencie. Ej, nie, nie rób tak. Ja wolę domową. Okej, ja też wolę domową. Więc które jajko wybierasz? Ja żartowałam sobie, wiesz o tym? Fiu, całe szczęście! Już się zaczęłam martwić, że też będę musiał mówić tak jak ty. Pani Angeliko, czy mogę otworzyć jajko, proszę? Nie pasuje ci taka mowa. Też tak myślałem, więc ja poproszę jajko numer 1. Okej, okay, jajko numer 1. A tu mnie zdziwiłeś, myślałam, że wybierzesz jednak jajko z mrukiem. A tu jednak Gwidon. Dobrze, otwieramy je. O jajku, ale ciężko. Uuu, jest, pękło. Kogo w tym jajku znajdziemy? Zaraz się przekonamy. Odstawiamy na bok czekoladkę, ale będziemy mieli tej czekolady strasznie dużo. A wiesz, co możemy zrobić z tą czekoladą? Możemy ją zjeść? Nie, nie o to mi chodziło, ale też możemy ją zjeść. Ale możemy również ją stopić i będziemy mieli topioną czekoladę. I będziemy mogli na przykład posmarować sobie nią chleb. A, to jest genialny pomysł. A co jak ją stopimy i na przykład do takich forek wsadzimy i będziemy mieli takie fajne kształty z czekoladek? Wow, robienie swoich własnych czekoladek? To jest genialny pomysł dla tych, którzy siedzą teraz w domach. Pewnie, że tak? O, musimy tak zrobić. Dobrze, zerknijmy. Kogo my tutaj mamy? O, chyba wiem, kto to jest. To jest ten kowboj, bo widzę kaktus tutaj. Się znajduje również. Tak, to będzie on. Zobacz, zobacz, smoczku. Kowboja znaleźliśmy, ale śmiesznie. Jak go zbudować teraz? Przyjrzyjmy się dokładnie. Więc numer jeden... Ale zaraz. To jest jakieś dziwne. To jest dziwne. On ma cztery nogi. Tego nie zauważyłam wcześniej na rysunku. Zaraz. Pół troll, pół koń. Jak to nazwać? Centaur? No ale to pół człowiek, pół koń, ale... Troll... Nie wiem, jak go nazwać. Trollokoń. Niech będzie, że to będzie trollokoń. Ale śmieszny. Ale wiesz co? Wiesz, że Kufer też ma cztery nogi.
A, może oni są z tego samego rodzaju? Proszę, proszę. Jak to, to się buduje? To mam gdzieś tu wsadzić. Więc chyba tak to jest. Zaraz, tu jest taki otworek. Trzeba to wypchać. Tak. Jest! Trochę więcej siły i trzyma się. Udało się, mam go. Teraz jeszcze trzeba przymocować go do kaktusa. Jak ja to mam zrobić w tą stronę? Aha, i tu jest to, zobaczcie, tu jest kształt takiego trójkąta. Nie wiem, czy to dobrze widać. Trójkącik taki. Nie wiem, chyba nie widać go najlepiej. Ale tutaj też jest taki otwór w kształcie trójkąta. I teraz trzeba to tutaj wsadzić. O, w ten sposób. Ciach! Jeszcze mocniej. I tada! Proszę bardzo, jest gotowe. A to się tak trochę obraca, ale fajne. Ale zabawka śmieszna. No nigdy się nie spodziewałam, że będę otwierała jajko z trolem, który wygląda w połowie jak koń, do tego jest jeszcze zielony i jakoś nieco kojarzy mi się teraz ze świętem świętego Patryka. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, rzeczywiście. Wow, ale się zielone zrobiło. Ale wiesz co, ja bardzo lubię kolor zielony. Mówiłem ci o tym wiele razy, ale taka jest prawda. Ktoś też jest zielony i ten troll też jest zielony. Podoba mi się ten troll. Bardzo się cieszę, że ci się podoba. Mi też się podoba. Fajnie by było jeszcze, gdyby można było mu kapelusz zdjąć. Ale niestety ten kapelusz siedzi mu na tej głowie uparty, więc nie będę go ruszała. Wow, trochę się wywraca. Stój. Zaczął się wywracać mi teraz. O nie, odpadł i co teraz? O, muszę go jeszcze raz przyczepić. Tak się nie da. O, wychodź. O, do nowa wszystko muszę zrobić. Jeszcze raz. Ciach. O, i teraz tutaj. Tada! Wywraca się. A nie można tego jakoś tak, o, bardziej w tą stronę. O, jest, stoi. Udało się, smoczku, udało. Więc powoli go tutaj przesunę. Dwa trole, bardzo nietypowe trole. Kogo znajdziemy w kolejnym jajku? Jak sądzisz, smoczku? Mruka! Ja chcę mruka tym razem. Okej, dobra, więc który jajko? Numer 1, 2 lub 3? Wybieram jajko 3. Jajko numer 3. Okej. Jest to ponownie jajko z Gwidonem. O co chodzi, smoczku? Dlaczego unikasz jajek z mrukiem? A tak jakoś. Mam wrażenie, że tutaj będzie właśnie mruk. Okej, dobra. Niech tak i będzie. Otwieramy to jajko. Co tam się kryje? Co tam się kryje? Kto tam się kryje? Jaki troll tam jest? Jaki troll tam jest? Niech tam będzie Poppy. Jest Poppy. Smoczku! Poppy! I mamy Poppy. Poznałam ją od razu po fryzurze. Ale świetnie. Zobacz, jak fajnie. Wow. Wow, ale włosy jej odpadły, muszę jej szybko przymocować. Jest, kucyka, tada! Ale fajnie wygląda. Skacze jak jakaś baletnica, prawda? I tak, tutaj jest jakieś takie urządzonko jeszcze. Pewnie tutaj mam wsadzić tą nogę. Więc, ciach, wchodzi? Dobrze to wsadzam? Dobrze wsadzam. Wchodź, jest, udało się. Wow, nie stoi, wywraca się. Wow, mało stabilne. A, to tak jeździ. A, to ma kółka pod spodem. Nie, jedno kółko pod spodem. Obraca się i gdy jedzie, to Poppy nam się będzie kręcić. Tak, w ten sposób. Wow. Całkiem zabawne to jest. O, teraz nawet stoi. Super. Cieszy mnie to bardzo. Zerknijmy sobie jeszcze na ulotkę i zobaczmy, co tam nam narysowali. Więc włosy przyczepiłam dobrze. Krok numer 2. Przymocować Poppy do tego jeżdżącego podestu. Jest zrobione. Pojeździć. Pojeździłam sobie. Obraca się. Wszystko zrobiłam dobrze bez instrukcji. Brawa dla ciebie. Woohoo! Dzięki. Dzięki bardzo. Naprawdę bardzo mi się podoba, że w taki właśnie sposób zareagowałeś. A w jaki inny miałam sposób zareagować? No nie wiem. Mogłeś na przykład zrobić tak. Zobacz. Pochwaliłabym ci się. Jej, smoczku, zobacz. Zbudowałam. Albo nie, jeszcze raz, poczekaj. Odegrajmy sobie taką scenkę. Okej, no dobra, odgrywamy scenkę. Jestem gotowa, okej, start. Smoczku, zobacz, zbudowałam Poppy bez użycia instrukcji. Mogłeś powiedzieć wtedy. Wow, jej. No właśnie, to by nie było już zabawne. Byłoby mi smutno, bo bym pomyślała sobie, smoczek pomyślał, że to wcale nie było takie trudne i każdy potrafi tak zrobić. No bo tak naprawdę to nie jest takie super trudne i większość osób potrafi to zrobić, ale i tak się cieszę, że ci się udało bez instrukcji, bo ty się cieszysz. O, jesteś słodki, smoczku. O, najfajniejszy smoczek na świecie z ciebie jest.
Dzięki! A widzisz? No, jak jesteś miły dla innych, to inni są mili dla ciebie. Które teraz jajko sobie otworzymy? Jajko po lewej stronie, czy jajko po prawej stronie? Numer jeden, czy numer dwa? Poproszę numer jeden. Tam na pewno będzie mruk. Zaraz zobaczymy, żeby nie było jak z Batmanem. Otwieramy to jajko. Ojejku, ojejku. Chyba znowu je rozsypałam. Znaczy kolejne jajko rozsypałam. Nie szkodzi. Bywa. Mruku, bądź tutaj. Kto tam jest? Kto tam jest? Smoczku. Smoczku. Tam jest mruk! Jest! Jej, jak ja się cieszę strasznie. Uch, przez chwilę myślałam, że tam ktoś inny będzie albo jakaś powtórka, ale mnie zestresowałaś. Nie chciałam. Ale napięcie takie było, prawda? Tak czum, 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 czum. Kto tam jest? Tam jest mruk! Zbuduj go teraz, zbuduj. Szybko fryzurę mu zrób. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Czy dam radę to zrobić bez instrukcji ponownie? Jak myślisz, smoczku, czy mi się uda? Myślę, że ci się uda. Spróbuj. Okej, okay, więc włosy z jednej strony, włosy z drugiej strony i proszę, mamy figurkę mruka. Jaka ładna w ogóle. Czy on sam będzie stał? Nie, będzie potrzebował tego podestu. Zakładam, że to jest przód. No, wchodź. O nie, coś nie wchodzi. Zaraz, 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 zaraz. Może z drugiej strony jednak jest przód. A, teraz jest. Ta-da! I mu fajnie tak ręce do góry, tak halo, słyszę was, albo halo, witam się z wami. Chyba tak. A może, ej, Poppy! A Poppy do niego biegnie. Ach, ach, masz rację. Zobaczcie, tutaj rozkłada tak ręce szeroko, a Poppy też rozkłada swoje ręce i biegnie do niego. O, cześć, dawno cię nie widziałem. A ja ciebie dawno nie widziałam. Haha, mamy to. Scenka odegrana. Spotkanie przyjaciół po strasznie długim czasie rozłąki. Jedna godzina. Co nam napisali o tym naszym mruku? Wow, smoczku, nie uwierzysz. Dlaczego nie uwierzę? Zaraz ci pokażę. Zobacz, 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 co ten mruk robi. Wow, on zmienia kolor. Niesamowite, ale świetnie. Czyli nocą będzie miał inny kolor, a ze dnia jeszcze inny kolor. Tak, może on będzie świecił w ogóle w ciemnościach. To by było coś, zaraz, zaraz. Pewnie musiał być naładowany, żeby tak się działo. Na razie tego nie widać dokładnie. Będziemy musieli to przetestować sobie później. Ale fajny ten mruk jest. I udało ci się, i mi się też udało. Mam Poppy, ty masz mruka, super. Kogo nam jeszcze brakuje z tej listy? Zerknijmy sobie, zerknijmy. O, chmura. Gwizdom się przydał. Ten taki niebieski, śmieszny. I tutaj kufer, więc troszkę jeszcze nam brakuje. Oby nie było żadnych powtórzeń. Mam nadzieję, że w tym jajku znajdzie się chmura. Ja chcę chmurę. Tak? Chcesz chmurzaka? Ja bym chciał kufra. Okej, okay, dobra, no to sprawdzamy, dobrze? Mhm, okej, okay, otwieramy to jajko. Chacia! Wow, smoczku. Ole, skoczyłeś na to, zgniotłeś je. Ale nie otworzyłem niestety. Potrzebujesz więcej siły. Ach, dobra, może musisz urosnąć po prostu, albo zjeść więcej jajek, żeby mieć więcej energii. Wtedy może będziesz potrafił otworzyć takie jajko bez problemu. Uwaga, uwaga, kto tam jest? O, smoczku, zobacz, to jest niesamowite, powtórka, ale powtórka kogoś, kogo lubisz. Mamy ponownie trola o imieniu Mruk, może być, klon, już mieliśmy klona, prawda, wcześniej, Wonder Woman to była, a teraz mamy drugiego, ale zabawnie. Bardzo zabawnie, możemy nawet zrobić tak, że jeden będzie dla ciebie, drugi będzie dla mnie i super, haha. Zaraz, która to strona była? Zaraz, 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 zaraz. To jest chyba przód, to był przód, to musi być przód. O, w ten sposób. Wkładaj tą głowę. Głowę, te włosy na siebie. Ciach, mamy go. I tutaj jeszcze miałam sobie stać. Zaraz, nie w tą stronę to było. W tą. Ta-da! Proszę bardzo. To jest nasza kolekcja troli, moi drodzy. Bardzo fajna jest, tylko jedno powtórzenie, więc ogólnie jestem zadowolona. No nie udało nam się znaleźć kufra, nie udało nam się znaleźć chmurki, ale nie szkodzi. Nasza kolekcja jest bardzo, bardzo fajna. Która figurka najbardziej ci się podoba? Ja najbardziej się cieszę z mruka i on mi się bardzo podoba, ale też strasznie mi się podoba ten punk. O, on jest fajny. No, masz rację. Bardzo podobną frazę do ciebie, no nie spodziewałabym się tego. A ja się cieszę natomiast z Poppy, mam Poppy, 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 Poppy. Jedyna dziewczyna w składzie, także super. A moi drodzy, mam nadzieję, że filmik wam się dzisiaj podobał i że figurki również wam się podobały. Macie jakąś ulubioną? Pewnie macie. Słuchajcie,
Pamiętajcie również, żeby subskrybować Mini Smoczek TV. Dokładnie, subskrybujcie nas, żeby dostawać więcej filmików. Tak jest! Dokładnie, moi kochani. A na razie my będziemy się żegnać. Będziemy się bawili naszymi nowymi figurkami. I będziemy zjadać więcej jajek czekoladowych? No to może już jutro, okej? No dobra. Do zobaczyska wszystkim. Pa, pa!